Tutaj Święty Mikołaj. Dostałem zlecenie na piłkarską reprezentację Polski. W tym oto wocze znajdują się prezenty. No to zaczynamy. Dla Artura Boruca wino. Specjalne wino. Wino samolotowe. Myślę, że już nikt nie będzie miał ci za złe, gdybyś chciał się takiego napić. O, to tutaj kładziemy teraz. Co tam jeszcze mamy? Kamil Glik, dla ciebie. Nie wiem, czy masz jakąś pamiątkę z Real Madryt? Jeśli nie, to dobrze trafiłem. Dla ciebie Getra oraz koszulka Davida Beckhama. Proszę bardzo, dla ciebie Kamil Glik. Patrzymy dalej. Jakie jeszcze prezenty czekają? Thiago Chon. Koszulka reprezentacji Brazylii. Z Ronaldo. Myślę, że ją założysz i twoje geny brazylijskie zaczną działać na meczach reprezentacji Polski. Proszę, Thiago. Ho, 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 ho. Biało-czerwona peruka dla Artura Jędrzejczyka. Następnym razem pokażę się tylko taki. Szukam. Grzegorz Krychowiak. Oj, oj, oj. Grzegorz Krychowiak. Grzebień. Ostatnio zmieniłeś fryzurę i liczę na to, że w przyszłości taka pozostaje. Dla ciebie grzebień. Koszulka Zagłębie Lubi dla Piotra Zielińskiego. Pamiętaj, że haratałeś tam kawę. Biało-czerwone frotki dla Sebastiana Mili. W Śląsku grasz z frotką Lechii Gdańsk, a w reprezentacji żadnej. Dlatego Seba, masz dwie frotki. Jedna treningówka, druga meczówka. Proszę bardzo. Arkadiusz Milik. Zośka do trenowania piłkarskich trików. Żebyś na następnym zgrupowaniu pokazał coś lepszego niż Robert Lewandowski. Proszę bardzo, wow. O właśnie, Robert Lewandowski. Dla ciebie, Robert, coś specjalnego. Dwa prezenty też. Opaska kapitana. A po drugie, kopia złotej piłki. To co? Za rok już oryginał. Proszę bardzo, Robert. Trzeci z napastników. Łukasz Teodorczyk. Koszulka Euro 2012. Żebyś na Ukrainie czuł się jak w domu. W końcu organizowaliśmy razem turniej. Proszę. Chyba to już ostatni prezent. Hubert Małowiejski. 22 haczyki na drużyny Euro 2016. Czemu 22, skoro drużyn jest 24 na turnieju? A to dlatego, że Polski i San Marino nie musisz analizować. Proszę bardzo, Hubert. Tego w żadnych analizach wideo nie znajdziesz. To już chyba na wszystko już. A nie! Jeszcze dwa specjalne prezenty. Wojciech Szczęsny.
Wojciech, słyszałem, że muzyk z ciebie. Nie wiem, na czym tam grasz, ale wręczę ci gitarę. Piękna, drewniana gitara dla Wojciecha Szczęsnego. No i jakbym zapomniał. Drugi specjalny prezent. Adam na wołku. Dwa ciężarki. I liczę, że takie umieśnienie jak teraz pozostanie i nadal będziesz budził respekt przed kadrowiczami. Proszę bardzo, Adam. Niestety, o prezent tak dla wszystkich zapomniałem. Starość, nie radość. Ale o życzeniach jeszcze pamiętam. Zdrowia, szczęścia i radości życzę piłkarzom, tutaj bez nazwisk. Ważne, że tworzą jedną grupę, która jesienią pokazała, na co ją stać, a wygrywając tylko się wzmacnia. Tak jak długa jest tradycja robienia ciast świątecznych sposobem Nawałka. Niech reprezentacja Polski dalej będzie pod kierownictwem Adama Nawałki, który jak najbardziej tożsamia się z tym sposobem. Życzę coraz większych sukcesów serwisowi łączynaspiłka.pl oraz kanałowi na YouTubie o tej samej nazwie. Obejrzeć kulisy walki o awans na Euro 2016, mam nadzieję udane, byłaby to niesamowita sprawa dla każdego kibica. Wesołych świąt!